Jedziecie do Elbląga. Rywal trudny, rywal, który już teraz znajduje się w strefie barażowej. I jakiego spotkania się spodziewasz? Na pewno ciężkiego, tak? Tak jak wiadomo, Olimpia w tym sezonie fajnie zaczęła. Zdobywa te punkty. Gra też w piłkę, stara się, powiedzmy, żeby to wyglądało też estetycznie, więc myślę, że będzie ciekawy mecz. My też musimy, tak, zdobywać punkty, chcemy jakoś tam się zrehabilitować za ten poprzedni mecz, więc myślę, że będzie ciekawy bój i ciężki. Pod względem kilometrażu to jest chyba jeden z najdalszych wyjazdów w tej lidze. Myślisz, że to będzie miało wpływ na waszą grę jakikolwiek? Nie, myślę, że nie. Teraz jest sporo czasu, tak, między meczami, więc jest długa przerwa. Myślę, że każdy ma tam jakąś świadomość, każdy będzie odpowiednio przygotowany i myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. A powiedz, jak ty się czujesz po kontuzji, bo zagrałeś dwa ostatnie całe mecze, jeśli się nie mylę, praktycznie, a cały sezon przygotowawczy praktycznie leczyłeś uraz i w jakiej formie ty się czujesz? Fizycznie już czuję się bardzo dobrze, wiadomo, te minuty są potrzebne, żeby wrócić w odpowiedni rytm. Na pewno nie jestem do końca zadowolony z tego, jak to wygląda na początku. Też, powiedzmy, były jakieś sytuacje, nie chciało też wpaść, więc czekam, powiedzmy, na jakieś tam liczby, bo chcę dać temu klubowi jak najwięcej.